Jest właśnie czwartek, ja zaczynam pakować się na zawody. Dziewczyny niektóre są już spakowane, niektóre jeszcze dopiero będą się pakować. Nie wiem, czy będę w stanie wam pokazać wszystkich, ale jak na razie ładuję sianko. Zobaczymy, czy piramida się nie przewróci. Potem idę ogarniać sprzęt i będę się do was odzywała na bieżąco. Już jest ciemno, bo trochę rzeczy robiłam od czasu odzywania się do was ostatni raz. Teraz już sobie przywiozłam pakę do stajni. W sumie z takiego pomieszczenia, w którym stoi, no ale tam jest za mało miejsca. I zaczynamy pakowanko. Moja ulubiona część to pakowanie paki, ale znienawidzona jej rozpakowywanie. Tu mamy Antośkę, która też startuje na generale. Pakowana? Nie. Brawo. Tutaj jak zwykle stoi przed zawodami i jest Helena. O, ta influencerka, która startuje na Arizonie. Spakowana? Teraz się pakuję. A dużo ci zostało? No. No to trochę problem, bo już późna godzina. Także tak wygląda ogarnianie się. Przysyłam moje czapraki na dni zawody. Tutaj mamy na sobotę czaprak. To jest taki czaprak, który jeszcze nie był na żadnych zawodach, więc może będzie szczęśliwy, może nie, bo torpola są szczęśliwe. To jest Kentucky. Kentucky jest na piątek, żeby wsiąść na dużą halę, żeby Arizona sobie wszystko zobaczyła. A niedziela to jest mój najbardziej szczęśliwy czaprak. No oczywiście w niedzielę na dwufazowy parkour. Jest i Daria, kolejny tutaj. Siema. Nie wiem, zawodnik naszej stajni, spakowana. Tu jest Hani sprzęt za Heleną. Helena już spakowana. Julia nie wiem gdzie jest, może kiedyś przybędzie. Jest już piątek rano, my jesteśmy już od godziny w stajni, jest około 8 i na pierwszy rzut jadę ja z Hanią. To jest Hania, to jest Antosia. Ja z Hanią jesteśmy już spakowane. My zabieramy ze sobą paki, żeby mieć wszystko sobie ładnie poukładane. Idzie też Julia. I co, koniki gotowe w stajni, czekamy na koniowóz. Pokażę wam coś spakowania i odezwę się do was już w drodze. My już jesteśmy spakowane, nic wam nie nagrałam, ponieważ zapomniałam. Jest pani Karolina, która nas wiezie i wykręca i wkładamy koniki. Właśnie wyruszyłyśmy. Jedziemy sobie z konikami i odezwę się do was już w Sopocie. Powolutku. Już się rozpakowałyśmy. Trzeba to tylko jeszcze poukładać. Pierwszy rzut Nestorek. Justynka. No, także fajnie, mamy całą stajnię dla siebie, co jest dużym plusem, więc mamy dużo miejsca i w swoim gronie. Ogarniamy rzeczy i lecimy. Nie wiem co, odpocząć. Się rozpakowałyśmy, wszystko ułożyłyśmy i teraz idziemy na spacerek z konikami. Teraz na room tour po naszym mieszkanku. Wchodzimy tutaj, mamy sypialnię, ja z Hanią tak romantycznie. Kolejne drzwi, tutaj proszę, łazieneczka i skrania. I tutaj mamy salon, tu będzie spała Julia i Daria. Stoliczek, telewizor, kuchnia. I proszę Państwa, mamy nawet balkon. Także tak wygląda nasze mieszkanko. Jest pierwszy koniowóz, w którym jedzie Daisy i Edna. I wyłania się drugi z Arizoną i generałem. Jesteśmy wszyscy na miejscu. Dziewczyny się rozładowały.
Tam stoi Arizona, Daisy, General, Nestor, Seiya z Justą i Etna. Wpadajcie na TikToka, jak się nazywasz? Helena Gossa. Na TikToku? Tak. Hela and Arizona Star Stable. No właśnie. Wstępujemy już na kwadrat. Dziewczyny na koniach. Pewne są. Potem nagramy relacje na treningu i po treningu. My już po treningu. O, reszta dopiero idzie. Wszystkim koniki bardzo fajnie pracowały. Nie jeździliśmy długo, tylko chwilę. I teraz idziemy się jeszcze rozstępować. Dziewczyny już po zapoznaniu się z Helą rozsiadłują konie, rozbierają się z jeździeckich ubrań. Sprzątają po sobie. Koniki niedługo dostaną jeść, ale na razie odpoczywają po zapoznaniu się z terenem. My właśnie kończymy dzisiejszy dzień, idziemy już sobie do pokoju i jutro widzimy się już dziewczyny o 6 rano, my o 7 rano w stajni, ponieważ Helena startuje właśnie o 7, jest chyba 19, więc muszą być szybciej, aby nakarmić Arizonę. No więc z takim miłym zakończeniem, to się wytnie, widzimy się jutro. Kochani, mamy już sobotę, jest godzina 6:30, my ruszamy do stajni, mamy około 5-10 minut drogi z naszego miejsca, gdzie śpimy, do miejsca stajni. Dziewczyny już są na miejscu, ponieważ jak wam mówiłam wczoraj, Helena startuje o 7:00. Także odezwę się do was już, jak pokażę wam, jak przygotowuje się dzisiaj Helena do startu. Cześć, Justyna. Cześć. Cześć, Niemiełuś. Helena już po swoich dwóch startach, w pierwszym przejeździe przyjechała bez rzutek, ale niestety dostała punkty za czas, ponieważ nie usłyszała dzwonka i wystartowała później, a za to w drugim przejeździe przyjechała bardzo ładnie i stylowo i na czysto, więc zapraszam was teraz na szybki wywiad z nią. Helena, po swoim przejeździe, co powiesz? Bardzo dobrze było, doprowadzałam ją do przeszku, była grzeczna, jechała równym tempem. I no, nie patrzyła się na strachy. A jesteś z siebie zadowolona? Tak, jestem z siebie zadowolona i najbardziej z niej. Głośniej musisz mówić. Jestem z siebie zadowolona i jest najbardziej z niej. Super. I zaraz czas na Antosię i potem na Julię, która gdzieś zniknęła, a tu jest luzak Heleny. Wywiad do widzów. Jaki wywiad? Co mam powiedzieć? Helena jak zawsze najlepsza. Tak? Bardzo chcę, tylko mało obiektywna. Ja tutaj po prostu nie mam więcej co powiedzieć, no. Ale jutro w tym LL to Helena wszystkich tak. Już jesteśmy po konkursach Julii i Antosi. Antosia niestety miała jedno wyłamanie i przekroczyła normę czasu, a Julia za to pojechała na czysto. Więc fajnie, Antosia i tak jest zadowolona, ponieważ na poprzednich zawodach halowych niestety generał bardzo się bał i nie chciał za bardzo współpracować, a tym razem ukończyła parkour, więc super, to jest mama Antosi, która udaje, że mnie nie widzi, bo nie chce udzielać wywiadu. Idziemy do dziewczyn i zobaczymy, co mają nam do powiedzenia. Halo, halo, odczucia? Dobrze, poprawimy w drugim przejeździe te dwa wyłamania. Dwa? Oj, powiedziałam, widzą, że jedno. No. Bardzo dobrze, Etna była trochę szalona, ale fajnie, na czysto. Dziewczyny właśnie idą oglądać parkour. Antosia, Julia i Hanna. Cześć Martą. Ja jak panel wyglądam, sobie wcinam fryteczki, ale operatorem kamery muszę być, więc idziemy. Jechało mi się dobrze, było trochę nerwowo, ale bardzo się starałam.
bardzo fajnie. Nie bardzo. Było dobrze, tylko gdybym je skraczała przed nie tą przeszkodą, którą powinna, to byśmy przeskoczyli to i bez wyłamania by było, ale tak jestem zadowolona z naszego przejazdu. Tosia i Julia już po swoich przejazdach. Jeśli chodzi o przejazd, Julii przejechała na czysto, mogła jechać lekko wolniej, ale i tak było dobrze, nawet bardzo. A jeśli chodzi o Antosię, to Antosia miała wyłamanie, bo chciała zrobić jakiś dziwny skrót, mimo że ten konkurs nie był na czas, ale udało się dojechać do końca, co tak jak w poprzednim przejeździe bardzo nas cieszy i dziewczyny są się bardzo zadowolone, jak również pani Marta z nich. Chciałam właśnie oglądać parkour, także zaraz będę się siodłała i wychodziła. To prawda, startuje dopiero 75, ale chcę ją dłużej postępować, bo jednak stała, a nie jest do tego przyzwyczajona. Cześć, witam Was w kolejnym dniu zawodów, czyli ostatnim. Jest niedziela, ja jako ostatni do stajni, ponieważ mój koń dostał tyle siana, że na pewno nie miałabym co mu dokładać rano, więc idę po prostu na karmienie paszą treściwą. Muszę jej zrobić mysz, bo ona podczas zawodów nic nie je, oprócz nic innego nie je. Także podążam sama tym razem. Będę za jakieś 5-10 minut. Wiem, że wy to zobaczycie zaraz, no ale odezwę się, jak już będę w stajni i pokażę Wam koniki. Już po konkursie Julii, Heleny i Antosi. Helena przyjechała na czysto, była czwarta w swoim pierwszym konkursie. Julia przyjechała na czysto, aktualnie jest też czwarta, ale jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie, bo zostało kilka zawodników do końca konkursu. Antosi przydarzyło się niestety jedno wyłamanie, ale i tak sobie super poradziła i było lepiej niż wczoraj. A teraz zapraszam Was na wywiad z zawodnikiem. Było bardzo fajnie się dała prowadzić i dobrze mi się jechało. Zrobiłyśmy dwa skróty, więc bardzo fajnie. Miejsce 5 lutnia, Artur Siewicz, Ekrad, Drugi Dziecki, Stajna Iskra. Wypuścimy ich i przyjdziemy. Idziemy na pastwisko. Całą czwóreczką. O. Ja się. Kolega. Aha. Oj, oj, oj. Aha, wałaszek. No jeszcze tak. Się zderzą, głupie. A, woda. Ale mi się łapa trzęsie.